Przygotowywałam się na te 40 urodziny tak, żeby naprawdę zajebiście wyglądać od wewnątrz i od zewnątrz. Musiałam wyjechać na grobek od razu. Tańczących i śpiewających jest tam bardzo dużo dobrze, ale no sorry, w tym wieku zajebiście tak dobrze wyglądających mało bycz. Natomiast tego, co się mówi w kuluarach, to no niestety, ale nie chcą jej puścić chyba. I gdybym umiała wróżyć z fusów, to bym też sobie wywróżyła przynajmniej cofnięcie się z 2 ślubnych kobierców. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną na konferencji Polsatu Doda. Dzień dobry, Doda. Dzień dobry, dzień dobry. Zacznę pytaniem komplementem, bo bardzo ładnie pachniesz. O, bardzo dziękuję. Takie właśnie pytania bardzo lubię. Co tutaj się dzieje wokół ciebie, że taka aura się unosi? Perfumowa. To jest, słuchaj, to są moje nowe perfumy. O, przepraszam, tak chciałam podmuchać na ciebie. To są moje nowe perfumy. 15 lutego już będą w końcu dostępne. No, pracowałam nad nimi ostatni czas. Moi fani bardzo, bardzo czekali przez 20 lat na perfumy Dody, więc w końcu będą. 15 lutego w moje urodziny, czyli tak naprawdę kumulacja szczęścia, bo i ten koncert 15 lutego na Polsat Box Go i te perfumy i jeszcze jedna niespodzianka będzie. Jesteśmy na konferencji ramówkowej Polsatu. Tutaj zaczęła się twoja trasa. Czy ty czujesz jakiś taki szczególny związek, już nie mówię, że tylko z tym miejscem, ale również z tą stacją, z tymi ludźmi tutaj? Co jest w twoim sercu, kiedy jesteś z nimi? Wiesz co, przede wszystkim czuję wielką więź, bo przeżyliśmy bardzo dużo różnych i wzlotów, i upadków. Bardzo szanuję tych ludzi, którzy zdecydowali się zrealizować moje dzikie pomysły, właśnie jeżeli chodzi o Aquarię. Ona powstała, ten pomysł tej trasy, dużo wcześniej, zanim powstał pomysł reality show, więc jest mi on bardzo, bardzo bliski. To jest takie moje dziecko, dlatego ja nawet byłam przy montażu tego koncertu, żeby pielęgnować od początku do końca i wypuścić w świat. No a to studio, tak jak powiedziałam na scenie, do końca życia będzie mi się kojarzyć ze spełnieniem moich marzeń. Tutaj z całą ekipą weszliśmy na tą scenę, tutaj ćwiczyliśmy pod krew, łzy, pierwsze chwile przed publicznością, bardzo się zjednoczyliśmy. No a potem jak pojechaliśmy na tą halową trasę, to jeszcze dodatkowo mieliśmy niesamowitą przygodę życia. 15 lutego wychodzą perfumy, premiera koncertu. No ale też okrągłe 40 urodziny. Czy to dla ciebie będzie jakaś taka przejście jakiejś bariery, czy w ogóle nie postrzegasz tego w ten sposób? Nie, w ogóle tego nie postrzegam. Już jakiś czas wcześniej wiedziałam, szokujące, wiedziałam, że będę mieć 40 urodziny, więc od 2-3 lat bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie dbać dużo bardziej o siebie, więc całkowicie zrezygnowałam z alkoholu, jeszcze bardziej podkręciłam swój styl życia, jeżeli chodzi o dietę, rezygnacja z mięsa, zawsze dbałam o to, ale jeszcze bardziej ruch i tak dalej, praca nad psychiką do tego doszła, bo tak jak się czujemy wewnętrznie, mam wrażenie, że tym samym emanujemy na zewnątrz, a ja miałam różne perturbacje psychiczne, postany lękowe i depresje, więc wiem, jakie to jest ważne, żeby dbać o swoją psychikę i przygotowywałam się na te 40 urodziny tak, żeby naprawdę zajebiście wyglądać od wewnątrz i od zewnątrz. Ty bez szczypty kokieterii jesteś na pewno już dzisiaj legendą polskiej muzyki. I nie tylko muzyki. Nie tylko muzyki, oczywiście, że tak, bo na przykład show biznesu także, ale za 50 lat powiedzmy, jak byś chciała być opisana w encyklopedii wiedzy o polskiej muzyce? Ta, która nie bała się robić na scenie rzeczy niemożliwych i mówić tego, co myśli i robić tego, co czuje. Zawsze pod prąd, zawsze sobą. Bez względu na cenę, którą musiała zapłacić. Jako autorytetu muzycznego zapytam jeszcze... Ja sobie wymyśliłam wyjebany nagrobek od razu. To jeszcze odwołując się do tego twojego autorytetu muzycznego, coraz więcej mówi się o Eurowizji i bukmacherzy nie mają wątpliwości, że największe szanse na reprezentowanie Polski ma Justyna Steczkowska i Witcher. Co ty uważasz o jej szansach, co ty uważasz o tej piosence? Nie znam innych uczestników, ale ja bym bardzo chciała, żeby były preselekcje. Już nie dla samej chęci oceniania, kto ma jechać, tylko w ogóle szkoda, że nie będzie tych preselekcji. Mamy tyle wspaniałych uczestników tym razem. Chciałabym zobaczyć, jak się ze sobą zmierzą. Kibicuję Justynie, uważam, że ma super doświadczenie sceniczne, więc nie zeżre jej trema, wokalnie też super by się pokazała i z PR-owego punktu widzenia, też jako menadżer postawiłabym całą jakby ciężar PR-u tam, no bo wiadomo, tańczących i śpiewających jest tam bardzo dużo dobrze, ale no sorry, w tym wieku zajebiście tak dobrze wyglądających mało bycz. Natomiast tego, co się mówi w kuluarach, to no niestety, ale nie chcą jej puścić chyba. To znaczy władze telewizji polskiej? No nie wiem kto, ale tak mówią gdzieś tutaj. Rozumiem. Kończąc już, chciałbym zapytać Ciebie w tym ważnym roku, jakie Tobie powinniśmy jako widzowie, jako redakcja złożyć życzenia? Mi? Tak. A słuchaj, wiesz co, no przede wszystkim chciałabym w końcu, bo miałam naprawdę 20 lat nie takiej sprzyjającej pracy, gdzie ludzie mi dobrze życzyli, tylko raczej dorastałam od 16 roku życia w jakiejś takiej atmosferze hejtu i nagonki. Rzadko kiedy ktoś po prostu mnie wspierał i dawał pomocne ramię. Zawsze głównie polegało to na tym, żeby obrazić, dodej się na niej wybić. Więc chciałabym, żeby to po prostu już było zakończone i chciałabym, żeby kolejne 20 lat mojej pracy już odbywało się w takiej spokojnej atmosferze, żebym po prostu mogła robić swoje i się z tego cieszyć, a nie być w takim charakterze gdzieś tam walki. Myślę, że już swoje wywalczyłam. To tego Ci w takim razie życzę. Jeszcze ostatnie pytanie mi się przypomniało, bo dziś o 20:00 rusza Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. Zapytam Cię o to, bo Ty gościłaś w kanale sportowym. No o Kanale Zero mówi się, że to będzie jakaś nowa jakość i kolejny powód do tego, żeby telewizja miała się o co martwić. I czy Ty wróżysz rzeczywiście tutaj jakieś sukcesy, bo Stanowski zbiera mocną ekipę do startu kanału? Nie wiem, nie znam tej ekipy i też ciężko mi mówić o sukcesie w momencie, kiedy nie widziałam pierwszego odcinka. No nie, gdybym umiała wróżyć z fusów, to bym też sobie wywróżyła przynajmniej cofnięcie się z 2 ślubnych kobierców. To jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Thank you.